czy jak ty zaczynałaś? Czy tak wcześnie na przykład jak Majka? Bo Majka, żeby zacząć karierę w wieku 3 lat, pojechała, nie wiem czy wiesz, do Rapki i tam, gdy w Muszli Koncertowej orkiestra przestała grać, ona wpadła na scenę i zaśpiewała o jakiejś o grypie i sposobie leczenia. O grypie we Wrocławiu. Aha, no to... No bo mój tato był lekarzem, ciągle mówił o lekarstwach, co trzeba zażywać, żeby się nie rozchorować, bo jest epidemia. A pamiętasz, jak to śpiewałaś? Co to było? Nikt tego nie nagrał. Miałaś 3 lata. Macie. To byłoby coś, dobrze. Jakbyś ty to... Alicja, jak ty zaczynałaś? Ja pamiętam, miałam chyba 6 lat i wtedy wystąpiłam, ale to też gdzieś tam... Nie zachowało się. Nie zachowało się. Wystąpiłam na konkursie piosenki... Na wakacjach w ośrodku wczasowym, który wygrałam, a śpiewałam właśnie piosenkę Magdy Franceskiej i Laleczka z Saskiej Porcelany. Nasze. Ja muzykę napisałam. To takie piękne, do tej pory się wzruszam absolutnie. Dziecko stawia. Odkąd pamiętam, zawsze stała na toaletce obok lustra. W białych baletkach wychylona, w powietrzu uniesiona nóżka. Nudziła się wśród bibelotów, kurz wyłapując suknię złotą. I tylko jeden stary perski dywan czasami puszczał perskie oko. Mamy coś w naszych archiwach, droga Alicjo, oczywiście. Twój pierwszy zarejestrowany telewizyjny występ. Rok 1994. Usiądź wygodnie. Nie mogę. Dobrą minę wyposażaj każdą grę. Nie wygłupiaj się. Tak naprawdę nigdy nie jest aż tak źle. Nie załamuj się. W dobrą minę wyposażaj każdą grę. Nie wygłupiaj się. Tak naprawdę nigdy nie jest aż tak źle. Ale chłopaki jak szaleją. No. Ale pamiętasz to? To pamiętam, tak. Ta klasa, to jest klasa, o ile się nie mylę, majowa nuta, tak? W Częstochowie. Brawo. To był dla mnie jeden z najszczęśliwszych dni w moim życiu, ponieważ chyba byłam najmłodsza w swojej kategorii, jako już nie pamiętam dokładnie, ale byłam w najmłodszej kategorii i zajęłam pierwsze miejsce w swojej kategorii i jeszcze Grand Prix całego festiwalu, co spotkało się. A, no. Dzięki Zbyszkowi Wodeckiemu. No oczywiście. Tak, bo on faktycznie. Się tak tobą zachwycił. Wszystko się wydało. Tak. Ale to było. Ale chcę powiedzieć, to ma sens. Piosenki dziecięce, scena dziecięca ma sens. I dlatego ma sens, żeby to się rozwijało, żeby to trwało. No pewnie, poza tym było bardzo wielu takich, którzy zaczynali wcześnie i to nie był dla nich przypadek, taki incydent życiowy. Mój dziadek dał mi psa. Gdy wy miałyście te naście lat i śpiewałyście wtedy już na scenie, miałyście oczywiście
sympatię swoich fanów? W szkole to pomagało, przeszkadzało? Jak było na podwórku? W szkole to... Myślę, że nie przeszkadzało aż tak. Jak to było? No, trzeba było troszkę więcej może dołożyć starań, żeby być lubianą osobą, może udowadniać wszystkim, że jest się fajnym i normalnym i niezadufanym. Nie miała czasu na chłopaka. To, ale to prawda akurat, tak, tak. No właśnie. Ja faktycznie miałam ten grafik bardzo wypełniony i już po lekcjach jechałam do Teatru Muzycznego, który tak naprawdę był moim całym światem, bo to on łączył w sobie i muzykę, i taniec, i aktorstwo. I tam spędzałam całe popołudnie, oprócz tego szkoła baletowa, fortepian, i tam jeszcze inne zajęcia angielskie. A gdzieś tam to wszystko wpłynęło i przyczyniło się do tego, kim jestem teraz, więc... Oczywiście, ja zawsze też... Szczęście do rodziców. No właśnie, Majka, ja zawsze powtarzam na koncertach swoich dzieciom, zwłaszcza z tych małych miejscowości, które myślą, że wszystko ważne dzieje się gdzieś tam, w Warszawie, na wielkich scenach. A ja im zawsze powtarzam, że... Właśnie teraz dla nich jest czas, żeby nasiąkać jak gąbka nauką, fajnymi, rozwijającymi je zajęciami dodatkowymi, żeby nie tracili czasu na bzdury. Przed komputerem na przykład. Tak, dlatego że z tego, o czym Alicja mówi, z tego czerpiemy potem całe życie. Czasem trzeba troszeczkę ciężko popracować. Jeśli oczywiście mamy talent, to trzeba go rozwijać. Ale jeśli mamy talent i pasję, prawda? To chcemy tylko to robić. Albo się to ma od urodzenia, albo nie. Albo się to ma, tak jak Alicja. Tak. To teraz coś pokażemy Alicji. Góralski blues góralski. Od serca już śpiewajcie z nami. Szalona ziemia i ja. Razem Mini i Maxi Gwiazda spotkały się dziś w studiu. Tak, mam nadzieję, że za parę lat będzie odwrotnie. Będzie Maxi Gwiazda i Mini Gwiazda. Marzyć chcę, że w twoich dłoniach zakwitnę jak blask poranka. Z tajemnic mych największą znasz. No tutaj to już nie byłaś takim dzieckiem. 15 lat. 15-16 chyba, tak. A ten góralski epizod, co to było? Pamiętam, że wykonywałam tę piosenkę na festiwalu ziem górskich w Zakopanem. To taki powrót do korzeni. A skoro o festiwalach mówimy, to trzeba tutaj powiedzieć Państwu i Państwu, że Alicja była taką etatową niemalże reprezentantką telewizji polskiej na różnych festiwalach dziecięcych, gdzie tam różne były nagrody przywożone stamtąd, prawda? Krajów, tak. Ryga. Był taki festiwal w Chorwacji, który oglądało pół Europy, mm-hmm. prawda? Tak pamiętam, to był taki festiwal, transmisja była na żywo, więc dużo stresu z tym związane było. Natomiast no, to był taki cudowny czas, Błękitna Perła, tak się festiwal nazywał i pamiętam, udało mi się coś tam w Chorwacji? W Rowini. Cudowne miejsce. I byłaś chyba jedną z najmłodszych uczestniczek tego festiwalu. Być może najmłodszą, tak. Tak przez mgłę pamiętam. Minuta fantazji, zmyślony śnieg. Minuta bujania w obłokach. Minuta fantazji, cudowny lek. Różowa i słodka. Minuta fantazji, tajemny sens. Minuta odlotów marzenia. Minuta wystarczy, by zgubić stres. Minuta fantazji, codzienna. A czy młody Bachleda
Słucha już jakiejś muzyki? Młody Bacheda Farrell, tak? Śpiewasz coś mu? Śpiewam cały czas zresztą od urodzenia, jeszcze przed urodzeniem, więc tak, no jest skazany na głos mamusi. Ale polskie piosenki? Również, tak. Ojciec też mu śpiewa? Ojciec ma bardzo piękny głos. I słuch dobrze śpiewa, tak? Dobrze śpiewa, dobrze śpiewa. Słuchajcie, w takim razie teraz mamy dla was taki cały program w telewizji był przez wiele lat. Nazywał się Koncert Życzeń. Koncert życzeń. Dzisiaj w naszym koncercie życzeń piosenka specjalnie dla pani Majki z Jamajki. Brawo! Ach, dziękuję bardzo. Dla pana Jacka z dyskoteki pana Jacka. Brawo! I dla pani Alicji z Hollywood. O, brawo! To będzie samba Sikoreczka zespołu Nasza Basia Kochana, w którym zaczynał pan Jacek Cygan swoją karierę. Który zresztą śpiewa tam w chórze, słabo cię widać. I słychać, ale za to widać i słychać Jurka Filara. Dziękujemy, że byliście państwo z nami. Do zobaczenia za tydzień. Znam małą sambę, Sikoreczkę mambę. Buty mi spadają, kiedy tańczy. Dała jej mamusia słodkiego cycusia. Co by jej się śmiała do chłopców gębusia. Samba! Na dachu i na drzewie, w murach czasem biegę. Tylko samba liczy się, sambo można byle gdzie. Samba! Samba! Sikoreczka! Samba! Sikoreczka!